Po pierwsze, skąd się pojawił pomysł? W czasach liceum piłem dużo alkoholu. Ale tak poważnie, w czasach liceum była taka gierka, co się nazywała, nie wiem. To były dwóch graczy, siedziało przy jednym komputerze i grało się jako mały. A na pewno jest jeszcze ten wielu. Cześć. I grałeś tak, i ta gra mi zainspirowała. Całe liceum graliśmy w tą grę. Jeszcze miałem taki hobby wtedy, że sobie programowałem i tworzyłem sobie gierki. Więc sobie pomyślałem, czemu nie zrobić tej gry? Dlaczego ogranicza się do dwóch graczy? Dlaczego nie zrobić tej gry, żeby cała klasa mogła grać, bo cały świat, żeby mógł to grać? I ten pomysł stał się zalążkiem Solda. I Solda to była gra, którą stworzyłem w swoim wolnym czasie w sypialni mojej, czyli w moim biurze wczesnym. Gra jest o małych żołnierzykach, którzy chodzą po dwumiarowych arenach i walczą ze sobą. Jest dużo akcji, jest strzelanie, są eksplozje, jest dużo zabawy. Zostało to wydane w 2002 roku. Z początku było mało graczy, ale bez żadnego marketingu szybko się rozrosło. W jaki sposób zostało wydane? Przez internet po prostu. Znaczy za darmo? Można pociągnąć, tak? Po prostu wydałem na stronie internetowej, gdzieś tam na forum opublikowałem i nagle poszło w górę, zaczęło wykres ściągnięć poszedł w górę i w tym roku było pół miliona graczy. Moje marzenie się spełniło, cały świat to gra z 50 krajów. Zostało to opublikowane we wszystkich, powiedzmy, większości prasy w Europie, w USA, na portalach o grach, na cover CDs. Było to opublikowane w telewizji w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Coś, czego się nie spodziewałem, to rozrost społeczności po prostu tej gry. I to są ludzie, którzy nie tylko grają w grę, ale tworzą też rzeczy do tej gry. Tworzą dodatki, tworzą modyfikacje, tworzą programy do generowania statystyk, zabójstw. Tworzą programy do modyfikacji map. Tworzą też rzeczy dla zabawy, tak jak komiksy. Ludzie organizują turnieje, LAN party, gdzie po prostu się spotykają i grają. Mam parę zdjęć. I tam jest dziewczyna, która gra w moją grę. Dokumentowana. Dwa lata temu spotkaliśmy się z fanami w Polsce, w Poznaniu i sobie pograliśmy, pogadaliśmy. Mają 16 lat? No to są moje groupies, prawda? Też ta kobieta. Też moja fanka. Nawet dość przyjemności, porozmawiajmy o biznesie. Pewnie się zastanawiacie, czy są z tego pieniądze. Moja gra jest darmowa. Nikt nie musi mi płacić za tą grę, ale jednak utrzymuję się z tej gry. Solet w ciągu od początku istnienia zarobił 92 tysiące dolarów, co jest dość niezłym wynikiem według mnie, jak na daną grę. Jakie koszty były? Koszty były z początku zerowe, tylko tyle w sumie. Zostawić 91 tysięcy. Nie. Ja to na początku zrobiłem tę grę sam. Tylko taki był koszt, że prąd, komputer i program. Na tę grę napisałem po Londynie. To był cały koszt tej gry. I do dziś tak naprawdę nie wydałem. No ale w tym czasie nie zarabiałeś innych pieniędzy. Nie, to jest jakiś koszt. Ale żadnych. No, bo to i tak no tak, ale to nie są prawdziwe koszty. To jak zarobił? Zaraz powiem. W porównaniu inne gry, na przykład Tribal Trouble zarobił 60 tysięcy, ta gra nie jest darmowa. Trzeba za nią płacić, tak samo Gears 121 tysięcy zarobił. I oni mieli większe koszty produkcji już. Kliski zarabia 150 tysięcy dolarów rocznie na 3 gry, które się sprzedają mu. Casual Games to są miliony ściągnięć, miliony kupowanych. To jest o wiele większy rynek. Sam Browser Games, tutaj są jeszcze większe pieniądze. Więc jaka jest przyszłość
rynku gier. I czy ja się zamierzam tym zajmować i czy warto się tym zajmować. Przede wszystkim jest pytanie, czy za dużo fontów na makie też. W czasach recesji. Sprzedaż gier w czasach recesji. Zabrakło na fonty. Nie ma recesji. Chcieliśmy koszty, trzeba było. Pytanie jest, czy według mnie gry są jednym z niewielu przemysłów, które generują zysk w czasach recesji. Myślę, że jest to dlatego, że ludzie po prostu potrzebują jakiejś formy rozrywki po tym, jak stracą pieniądze na giełdzie. Ale za wzrośnie. No. I mają więcej czasu. Statystyki to potwierdzają. Nie widać tych statystyk, bo znowu ciemno. W październiku tego roku sprzedaż gier wzrosła o 18%. Sam wyszedł expansion pack do World of Warcraft 3 tygodnie temu. Ta kolejka była... No niesamowite, bo to biło rekord wszechczasów, jak sprzedaż gry w jednym dniu. Więc jakie są moje plany? Soldat zacząłem sam, ale wokół mnie zebrało się parę osób. Również ze społeczności. Są ludzie, którzy nie tylko chcieli grać, ale też mieli talent i ambicje i postanowili współpracować ze mną i tworzyć następne gry. Oni się do mnie zgłosili mailowo i zaczęliśmy gadać i stworzyliśmy grupę. Tę grupę nazwaliśmy